고려일전 Witajcie, my się pisze specjalnie przygotowanym wydaniu. Z utęsknieniem czekaliśmy na święta Bożego Narodzenia. Cały rok oczekiwania, a tu ba, i po święta. Mamy nadzieję, że ten czas spędziliście jak najlepiej w gronie najbliższych i nie przybyło za dużo kilogramów. Za tydzień znowu zacznie się szkoła. Wszystko co dobre szybko się kończy. Ale koniec gadania. Mamy dla was dzisiaj trochę inne wydanie wiadomości. Zapraszamy na SL-ka. Kiedy? 5 stycznia. O której i gdzie? O 16 w Migoku. Więcej informacji na Facebooku. Uwaga! 6 stycznia. Koncert Kolęd. Hej Kolęda, Kolęda. Zagra Warszawa Brat Quintet pod kierownictwem Jacka Jurszczaka w kościele w Budziskach o godzinie 11.30. Organizatorzy Migo Połów. Z racji tego, że Sylwester już jutro, przygotowaliśmy dla was kilka pomysłów na dobrą zabawę. Jeśli spędzacie ten czas w domu, w gronie znajomych. Twister. Wszyscy chyba wiedzą, na czym polega ta gra. Fajna zabawa, naruszanie się. Kolejna zabawa to zombie. Wybieramy kogoś, gasimy, światło w kandą. Osoba liczy jak podczas zabawy chowanego, a pozostali się chowają. Po zakończeniu odliczania zombie szuka schowanych osób. Nadal po ciemku, poruszając się po domu. Kiedy kogoś znajdzie i dotnie, ta osoba również staje się zombiakiem i dołącza do poszukiwań. Najzabawniej jest, gdy osoby szukające wydają straszne dźwięki. Wygrywa osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia. I w następnej turze to ona jest pierwsza. Karaoke? A może byśmy sobie po nagraniu pośpiewali? Aczkolwiek może lepiej nie. Zabawa sylwestrowa powinna być zupełnie inna niż zwykłe imprezy. Dlatego coraz modniejsze stają się stylizacje i przybieranki. Warto więc zrobić sobie niekonwencjonalny strój. Podsumujmy osiągnięcia w roku 2013. 7 miejsce na Mistrzostwach Europy Cheerleaders. 2 miejsce na Mistrzostwach Polski Cheerleaders 2013. Na eliminacjach ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w Sielcach 17 kwietnia Emilia Siłowska wyśpiewała 2 miejsce, a Justyna Jasińska zdobyła wyróżnienie w kategorii recytacji. Ilona Siwak uzyskała tytuł finalisty 25. Olimpiady Filozoficznej i zdobyła w finałach 42. Olimpiady Literatury Języka Polskiego tytuł laureata i drugą lokatę. Pierwsze i drugie miejsce w Pucharze Starosty Węgrowskiego w piłce nożnej. 3 miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej chłopaków. 1 miejsce w sztafetowych powiatach w biegach przełajowych chłopców. 2 miejsce w sztafetowych powiatowych biegach przełajowych dziewcząt. 4 miejsce o Puchar Polski, czyli Leaders w Płocku. 2 miejsce turniej piłki ręcznej o Puchar Dyrektora L.O. w Łochowie. 1 miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej. 2 miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej. Od nas to już wszystko, a teraz zapraszamy na pogodę. Życzymy, żeby nowy rok był lepszy od 2013 oraz przyniósł dużo miłości, radości i uśmiechu. Do zobaczenia w przyszłym roku. Święta były inne ze względu na okoliczności pogody. Było ciepło, słońce świeciło, a najgorsze to, że nie było odrobiny śniegu. Mam nadzieję, że zima o nas nie zapomniała. Ale kiedy przyjdzie? Oto zagadka. Sylwester będzie ładny. Do 8 stopni w dzień i aż do 1 stopnia w nocy. Kolejne dni będą takie same. Tak więc pierwsze dni nowego roku będą piękne. Życzę wam, aby pogoda w przyszłym roku była sprzyjająca i nie zaskakiwała nas za bardzo. A teraz zapraszam was na Wiksę, Wiksę, Specjalna negacja dla naszych widzów. Blisko na bar.
jeszcze czas.